W pierwszym sezonie dostaliśmy nowy endgame'owy system konstelacji, także zaraz sobie o nim powiemy. Ja oczywiście powiem tyle, ile wiem na ten temat. Tak więc jeżeli ktoś wie więcej, albo jeżeli gdzieś się pomylę, to sekcja komentarzy jest wasza. Oczywiście zapraszam na streamy codziennie na Twitchu. Codziennie sobie tutaj gramy w Andysyberka, więc zapraszam. Więc tak, system konstelacji. Najpierw odpalamy sobie tutaj taką mapkę, jak wchodzimy do tego NPC-a. Te mapki albo dropimy z normalnych map, albo też możemy je kupić tutaj. Możemy kupić dwie mapki tygodniowo i kamyczek do upgrade'owania, bo kupujemy białe mapki, możemy je upgrade'ować na niebieskie. Dodatkowo możemy zwiększać też grade z białej na niebieską, z niebieskiej na żółtą i z żółtej na legendarnej w alchemii. I możemy też zwiększać tier tych mapek. To są chyba dwa tiery, przynajmniej z tego co mi wiadomo póki co. Jest pierwszy tier i drugi tier i oczywiście zależnie od tego jaki jest tier i rarity, taki jest level mobków. Tutaj mamy ile mapek możemy zrobić, do tego przejdziemy zaraz. I tutaj mamy monster level. Upalimy sobie białą, białych mam dużo, tutaj mamy 4 mapki do zrobienia. 110 monster level, także odpalamy mapkę. Odpaliła nam się mapka. I teraz tak, o co tu chodzi? Tutaj mamy różne mapki, na które możemy wejść. Oczywiście te dalsze są zablokowane, bo musimy tak by odblokować. Musimy zrobić tą mapkę, żeby przejść do kolejnej tej albo tej. Ją później oczywiście sobie unlockujemy. Ale o co tu chodzi? Chodzi o to, że możemy zrobić maksymalnie tutaj 4 mapy. Więc robimy sobie na przykład 3 różne mapki, powiedzmy Seed, Silent Library i tutaj Yellow Wastelands. To są 3 mapki, więc zostaje nam jedna i musimy zrobić tą mapkę. Ona zawsze jest tak zaznaczona na żółto, to jest jakby Final Room, dzięki któremu przechodzimy do kolejnego stage'a. W kolejnym stage'u znowu odpalamy mapkę i znowu robimy to samo. Z tym, że tutaj jak robimy te mapki, to warto patrzeć jakie mamy bonusy na tych mapkach. Bo różne bonusy są, tutaj mamy na przykład golda 18%, Zodiac Stone Trade 4, dodatkowa szansa 10%, te mamy Add Material Creation Count plus 1, te mamy Zodiac Stone Trade. Oczywiście to są te jakby takie kamyczki, jak wchodzimy na mapę, to mamy te kamyczki do aktywowania. To wygląda tak, że wchodzimy sobie na tą mapkę, idziemy po tej mapie, szukamy tych kamyczków i tutaj mamy na przykład Success Conditions, czyli co musimy zrobić, żeby tak jakby przejść tą mapę i żeby dodały nam się te bonusy, czyli wchodzimy na mapę, tutaj mamy akurat, musimy zaaktywować dwa stony, czyli wchodzimy na mapę, aktywujemy dwa stony, obojętnie jakie. Możemy wszystkie trzy zaaktywować, jeżeli interesują nas bonusy z tych stonów. Klikamy tutaj, będzie exit, jak wychodzimy z mapki i możemy lecieć kolejną. Tak więc no, kwestia tego, czy chcemy mieć bonusy. Możemy wejść na tą mapę, zaaktywować wszystkie te trzy stony, albo możemy wejść na tą mapę i zaaktywować na przykład ten pierwszy ston i ten trzeci, bo gold gain increase nas nie interesuje, tak? Oczywiście tutaj jeszcze mamy takie kolorki po lewej stronie. To się nazywa, twórcy nazywają emocjami i one dropią z mobów na mapkach, nie dropią żadne itemy. Ja to po prostu będę nazywał różnymi kolorkami. Tak więc musimy jeszcze popatrzeć. Ponieważ na początku na tej mapie akurat mam wszystkiego równo po 300. Ja zawsze robię tak, że wchodzę na mapkę, patrzę jaki kolor jest tutaj, jest niebieski. Czyli robiąc te mapy 3 wcześniejsze, bo tu mam 4 do zrobienia, czyli najpierw robię 3 mapki i później na końcu robię czwartą final, ten final room, żeby przejść do kolejnego stage'a. Patrzę sobie, okej, tu jest niebieski kolorek, czyli nie robię mapek z tym niebieskim kolorem, dlatego, że jak wejdziemy tutaj, to czasami jest tak, że biegamy i nam tak by spada ten kolorek, tak by mamy ograniczony czas na zrobienie tego. Jak będziemy mieli powiedzmy tylko
nie, 50 tego niebieskiego florku, no to poczemu nie zdążyć tego zrobić. Także ja zawsze zostawiam sobie jak największą ilość tego danego koloru, jaki jest ten final room, żeby mieć później jak najwięcej czasu. Oczywiście robiąc te mapki, tutaj pojawiają się questy, core questy, side questy. Jeszcze do końca nie wiem, co dostajemy, jak zrobimy wszystkie questy, jeszcze do tego nie doszedłem. Ale pokrótce tak to wygląda. Tutaj jeszcze mamy później nagrody. Mamy różne skrzyneczki. I to wygląda tak, że robimy pierwszą mapkę, final room, odblokowujemy kolejnego stage'a, robimy drugą mapkę, znowu tam robimy mapki, final room, kolejny stage, trzeci, znowu robimy mapki, final room, kolejny stage i na czwartym stage'u już mamy bossa do zrobienia. Zabijamy tego bossa i tak jakby resetujemy dosłownie wszystko. No i w sumie tyle, jeżeli o to chodzi. No robiąc te mapki, stakujemy sobie tutaj te bonusy, aktywując te kamyczki. One nam się tutaj po lewej będą pokazywać. No i co? Warto, żeby nastakować jak najlepsze bonusy, nie? Żeby to ogarnąć. A więc myślę, że jakoś to w miarę tam sensownie wytłumaczyłem. Jak ktoś nie rozumie, to macie komentarze, możecie napisać. Jeżeli nie wiem, nagram to jeszcze raz czy coś. Tutaj jeszcze u NPC-a mamy Emotion Engraving. To jest po prostu do Zodiac Stone'ów. Czyli, bo tam robią te Zodiac Stone'y z bossa. Z tego ostatniego bossa w czwartym stage'u. I tutaj na przykład dropną nam Mitaki i on może mieć chyba do trzech zakrytych stat. Tu mam akurat jedną i tu mogę sobie ją rolować. Tu mogę zobaczyć, jakie rolki mogę mieć. I możemy sobie tutaj to rolować i później to wrzucamy w nasz Zodiak. Takiego stona. Mogę to pokazać w sumie. Tylko jaki to był stone? Sekunda. Gdzie ja go mam? Tutaj. Trade piomu, ty. Wchodzimy sobie pyk, szukamy piątki. Gdzie jest piątka? 4, 2, piątka. Tu mam akurat stona. No ale wchodzimy sobie tu, pyk. I tutaj możemy wrzucić tego stona. Aha, bo ja już go mam wrzuconego w ogóle. No. Także tyle. Zapraszam na streamki i do zobaczenia. Elo.